Wiecie, jak to jest? Krótka lekcja rosyjskiego. Wiecie, jak po rosyjsku będzie? Mogłeś zapytać. Przepraszam bardzo, nie zrozumiałem. Czy mógłby pan powtórzyć jeszcze raz? No nie, można prościej. A? A, dobrze, вот jeszcze jeden temat. Krótka piosenka, już skoro tak udało nam się uśmiechnąć wszystkim wspólnie, to opowiem wam historię. Niedawno wróciłem, dosłownie kilka dni temu, z Syberii. Po raz kolejny byłem odwiedzić rodzinne strony. Tym razem moja mama skończyła 85 lat i to był powód naszej podróży na Syberię. Ale od 25 lat, jak ja wyjechałem, za każdym razem jest jedna taka sytuacja, która się powtarzała, jak wiecie, w dniu świstaka. Po prostu notorycznie, jak tylko przejeżdżałem, zawsze był taki fragment z całego mojego pobytu tam, który ten fragment się powtarzał. Otóż mianowicie w pewnym momencie, przy którejś tam kolacji czy obiedzie, mama siadała naprzeciwko mnie, tak składała ręce na kolanach, tak poprawia spodniczkę, tak krępuje się mi to powiedzieć, aż w końcu wyrywa się z jej piersi takie zdanie: synku, no może już wystarczy się szwędzać po świecie, wracaj do domu. A u mnie gitara zawsze przy sobie, ja w odpowiedzi jej zawsze od 25 lat śpiewam tą samą piosenkę, po czym ona: a ty zawsze to samo. Только мама моя в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? Да что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий, одинокий? И с конца в конец апреля путь держу я, стали звезды круглее и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Я дежурю, я дежурный по апрелю. Мой сыночек, вспоминаю все, что было, стали грустными слова твои, сыночек. Может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. А может быть, она тебя забыла, знать не хочет, знать не хочет. И с конца в конец апреля удержу я, стали звезды круглее и добрее. Так что ты, мама, просто я дежурю, я дежурный по апрелю. Да что ты, мама, просто я дежурю, а я дежурный по апрелю.